Polski. Mamy 18 sierpnia, jest czwartek. I chciałbym dzisiaj poruszyć temat trochę mojego reversa, o którym mówiłem, ogólnie mojego wyjścia z redukcji, bo ostatnio dostałem pytanie w komentarzu, jak to jest, że przez ten okres 2 miesięcy, na dobrą sprawę, jak już wychodzę z redukcji, powiedzmy, nie ulałem się specjalnie i tą formę jako tako, powiedzmy, trzymam w ryzach. I tutaj zacznę od tego, że ogólnie właśnie chciałem sprawdzić, jak to wygląda u mnie z tym poziomem tkanki tłuszczowej i na siłowniach Calypso, przynajmniej w Gdańsku, często jest dostęp do wagi Tanita, która mierzy poziom tkanki tłuszczowej, mierzy wiek metaboliczny, poziom tkanki tłuszczu otrzewnego itd., itd. No i ostatnio, jak byłem na treningu, stwierdziłem, że właśnie sobie sprawdzę. Byłem dokładnie wczoraj i dzisiaj, żeby porównać sobie wyniki. No i wczoraj, jak zmierzyłem, miałem 89,3 kg. Wiek metaboliczny wyszedł mi 12 lat, czyli to jest najniższy, jaki może być. W każdym razie mój poziom tkanki tłuszczowej na redukcji wynosił pod koniec tam 8,5%, a wczoraj mi pokazało, że jest 13,5%. No według mnie nie było to specjalnie możliwe. Sam osobiście tak obiektywnie patrząc na moje ciało oceniałbym się na jakieś między 10 a 11%, coś w tym stylu powiedzmy. Na pewno to już nie jest taka rzeźba powiedzmy jaka była na koniec redukcji. W każdym razie na 13,5% stwierdziłem, że chyba jakaś przesada. Dlatego stwierdziłem, że zważę się jeszcze raz dzisiaj. Zobaczę, jaki będzie ten błąd, jaka będzie rozbieżność. No i dzisiaj jak mierzyłem, mierzył mnie inny trener, bo się tam zmieniają. A to trzeba robić właśnie z trenerem, bo oni tam na komputerze wyświetlają wyniki i tak dalej. W każdym razie zmienił jeden parametr. Z typu osoby zmienił z normalny na sportowiec. Jak trzeba takie trzymać drążki, takie uchwyty, które tam mają jakieś fale energetyczne i tak dalej, magnetyczne. To zamiast trzymać wzdłuż ciała, kazał mi trzymać u góry, tak jakbym miał robić te unoszenie na rotatory, tak? No i dzisiaj poziom tkanki tłuszczowej wyszedł mi 8%, także kolejna abstrakcja, bo na pewno też nie czuję się, żeby to było 8%. No i szczerze mówiąc, nie chcę w ogóle nawet brać pod uwagę tego wyniku, który mi wyszedł. Tak jak mówię, ja oceniam siebie mniej więcej na jakieś 10-11%, czyli to jest dalej relatywnie w miarę dobry poziom tkanki tłuszczowej, dzięki któremu dalej widać dość wyraźne mięśnie, zwłaszcza mój brzuch, bo akurat jeżeli chodzi o brzuch, mam to do siebie, że nie zbieram tam jakoś szczególnie tkanki tłuszczowej. Najbardziej tkanka tłuszczowa odkłada mi się na klatce piersiowej, na nogach, pośladki i ręce, chociaż ręce właśnie relatywnie dalej są suche, powiedzmy. No ale przechodząc do meritum, jakim cudem właśnie się jeszcze nie ulałem, mimo tego, że często pozwalam sobie na jakieś cheat day'e czy kmile i tak dalej. No głównie z tego względu, że właśnie stopniowo wychodziłem powiedzmy z tej redukcji dalej. Myślę, że moja pula kalorii jest taka powiedzmy już prawie utrzymanie, ale dalej jeszcze delikatny deficyt mam wrażenie. No i tak, jest jedna kwestia. Ja nie robiłem klasycznego reversa, bo rewers w klasycznym ujęciu to jest dodawanie po 10 gramów węglowodanów tygodniowo albo tam 5 gramów tłuszczu, coś w tym stylu, tak żeby to, ten dodatek kaloryczny co tydzień się zwiększał o 50 mniej więcej, tak? Czyli bardzo długo bym wychodził ogólnie z tego reversa w klasycznym ujęciu. Ja zrobiłem trochę po swojemu, bo ogólnie jak wychodzisz z redukcji, no to mimo wszystko, nawet jak dodasz 200, 300 czy 400 kalorii, dalej będziesz na deficycie kalorycznym, więc jaki jest sens się katować specjalnie, tak? Ja bardzo szybko doszedłem do tego momentu, gdzie z 200 węglowodanów skoczyłem do 300 gramów węglowodanów, z 40 gramów tłuszczu skoczyłem do 60 gramów tłuszczu, białko delikatnie uciąłem, bo z 220 zszedłem tak mniej więcej do 200, w tym momencie dalej trzymam 200. No i od tego momentu, jak się już czułem w miarę komfortowo, stopniowo te kalorie dodawałem. Kolejna kwestia jest taka, że nie uciąłem swojej aktywności w ciągu dnia. Dalej często wykonywałem jakieś spacery. Na początku nawet jeszcze zostawiłem kardio przez pierwsze 2-3 tygodnie, potem te kardio stopniowo wywalałem. W tym momencie już żadnego kardio nie robię, ale mówię, staram się jakąś tą aktywność w ciągu dnia zachowywać. Kolejna kwestia jest taka, że mój trening stał się bardziej intensywny i jest też gęstszy przede wszystkim. Robię trochę więcej ćwiczeń, trochę więcej serii na każdym treningu. No i też tacham trochę większe ciężary, bo w tym momencie, tak jak już mówiłem o swojej progresji, jest na przykład te główne lifty, tak? Typu martwy ciąg, wyciskanie, przysiady są w zakresie 8 serii po 3 powtórzenia, albo 5 serii po 5 powtórzeń i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj naprawdę bardzo ciężko tacham, więc tutaj mam bardzo duży wydatek energetyczny. Dzięki czemu mogę też trochę więcej tych kalorii wprowadzić. A to, że raz na jakiś czas pozwolę sobie na jakiś cheat day, to naprawdę zdarza mi się no, takie 2 razy w tygodniu, no to nie będzie miało jakiegoś tam szczególnego negatywnego wydźwięku na mnie, tak? No bo owszem, trochę podejdę wodą,
trochę najdę tym glikogenem, ale ja to wykorzystam z powrotem na treningu. Także no tak to u mnie wygląda, też trzeba zachować, mówię, rozsądek i jakiś umiar, bo jakbym walił, to jest dobry przykład. Zaraz po redukcji zrobiłem sobie tydzień totalnie zero liczenia kalorii, jadłem co chciałem, no i przez tydzień przytyłem 5 kg. Owszem, to była sama woda, no bo potem jak wróciłem z powrotem na swoje kalorie, tam niewiele dodałem, powiedzmy. W każdym razie po tym tygodniu nieliczenia, jak ważyłem już 91 kg, to bardzo szybko, chyba w 4 czy 5 dni zszedłem do 86,5 kg. Także no, wiecie, momentalnie to szybko zeszło. Kwestia taka, żeby zachować umiar. Jak to u Ciebie będzie wyglądało, nie powiem Ci szczerze mówiąc, bo każdy organizm jest inny, tak? Jeżeli jesteś typowym endomorfikiem, no to musisz uważać z tym dodatkiem kalorycznym. Ja jestem akurat mezomorfikiem, także u mnie to jest, wiecie, takie dość wypośrodkowane, powiedzmy, jestem w miarę komfortowej sytuacji, bym powiedział. No ale tak to by mniej więcej u mnie wyglądało. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, zadajcie śmiało je w komentarzu, no chętnie na nie odpowiem. Ja tymczasem wracam do pracy, a po pracy nie wiem, czy coś dzisiaj jeszcze nagram, bo jestem trochę zajęty. No widzimy się w każdym razie później. Niestety zapomniałem wziąć dzisiaj ze sobą, aparat miałem, ale zapomniałem wziąć baterii z biura, bo ładowała się, znaczy włączyłem do ładowania i przez przypadek zostawiłem. Także nie nagrałem niczego dzisiaj, ale ogólnie dzisiejszy trening był dość ciężki. Jestem ogólnie dość mocno zmęczony po tym tygodniu, bo to jednak no, miałem te główne lifty w zakresie 8x3, także ma to pewien wydźwięk na mnie i strasznie ciągną mnie najbardziej nogi w sumie. Po tych martwych ciągach i po treningu jeszcze do UA. Także teraz bardzo się cieszę, że pojadę na 2 dni do Ciechanowa do siebie i sobie odpocznę. Pewnie pojadę na jakiś rower z mamą albo ewentualnie pójdziemy na spacerek, żeby jakąś aktywność oczywiście zachować. Natomiast dzisiejszego vloga będę chciał już skończyć na prostu w tym momencie, bo tam widziałem, że trochę się rozgadałem na temat tego, jak ja utrzymuję w miarę niski poziom tkanki tłuszczowej. Także żeby nie przeciągać, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcję kanału i widzimy się w następnym vlogu. Pozdrawiam.